W jej przeciwieństwo. To, co stało się podczas rewolucji 1917 roku, można nazwać symboliczną zmianą kierunku świata. Karnawał w wykonaniu mas boleśnie uzmysławiał elitom, że obowiązujące dotychczas kody kulturowe już nie obowiązują. I liberałowie z rządu tymczasowego nie byli w stanie temu przeciwdziałać. Nikt nie rozumiał beznadziejności tamtej sytuacji lepiej niż Władimir Nabokow, który przed rewolucją był członkiem Komitetu Centralnego Liberalnej Partii Konstytucyjno-Demokratycznej. Jego świat załamał się wiosną 1917 roku. Nabokow nie widział już wokół jak niegdyś chłopów, których trzeba wyzwolić. Teraz bulwersowały go. Tempe i zwierzęce twarze żołnierzy chłopów, którzy na ulicach Piotrogrodu demonstrowali władzę bez granic. W niektórych rejonach, na przykład w Donbasie, donieckim zagłębiu węgla i stali, robotnicy wzięli krwawy odwet na fabrykantach, inżynierach i reprezentantach władzy państwowej, w których widzieli sprawców swego dotychczasowego godnego pożałowania losu. Uzbrojeni patrolowali ulice, linczowali policjantów dawnego reżimu, zabijali złodziei i chuliganów. Już wiosną przejęli kontrolę nad fabrykami i kopalniami, podporządkowując sobie i poniżając dawnych przełożonych. Kierownicy produkcji w fabrykach i inżynierowie, którzy odmówili wykonywania ich poleceń, musieli się liczyć z bezwzględną zemstą. Na ulicach panował terror tłumu. Kryminaliści kradli i rabowali, nikt nie hamował krwiożerczej potrzeby niszczenia tłuszczy. W Orenburgu podczas przedstawienia cyrkowego doszło do zamieszek ze strony żołnierzy, kiedy dostrzegli oni w pierwszych rzędach widowni reprezentantów dawnych elit. Kiedy tłum wyrzucił już panów, ruszył masą w kierunku miejskiego komisariatu policji, gdzie zaatakował kamieniami i zabił dwóch policjantów, a ich nagie zwłoki zbezcześcił. Podobnie barbarzyńskie ekscesy rozgrywały się prawie we wszystkich miastach. Pogromy zaczynały się zazwyczaj od plądrowania sklepów z alkoholem. Potem pijani żołdacy robowali sklepy i domy, a także linczowali przechodniów, jeśli uznali ich za wrogów. W atmosferze gwałtu wszystko było możliwe i wszystko dozwolone. Gdy rząd tymczasowy ogłosił jego uwolnienie z więzienia w Piotrogrodzie, Wiosną 1917 roku do Donbasu wrócił anarchista i bandyta Nestor Machno. Znalazł w aktach miejscowej policji nazwiska tych, którzy przed dziesięciu laty zdradzili go ochranie. Jednego z nich wyśledził, wyciągnął z domu i zastrzelił na ulicy. Innemu, księdzu, uciął głowę i nie wywołało to w nikim poruszenia. To, co kilka miesięcy temu byłoby bezwzględnie ścigane przez prawo, teraz stało się normą. Ostatnie słowo miała przemoc, i nikt poza jej sprawcami nie mógł jej zakończyć. Kiedy wiosną 1917 roku przestała istnieć Armia Carska, monopol władzy państwowej, który starali się jeszcze utrzymać ministrowie rządu tymczasowego, był już tylko pobożnym życzeniem. Nikt nie zrozumiał tego przenikliwiej niż Lenin. Władza leży na ulicy, ogłosił przywódca bolszewików po swoim powrocie z wygnania. Chodzi tylko o to, by ją przejąć. Lecz kto miał zdyscyplinować uzbrojonych, rozpasanych gwałtami żołnierzy i sprawić, by skierowali broń w tym samym kierunku? Niezdyscyplinowani żołdacy stanowili główne zagrożenie dla bezpieczeństwa w miastach bo nie wykonywali już rozkazów oficerów i sami decydowali komu dadzą posłuch. Swych oficerów zresztą mordowali, upokarzali i degradowali, odrywając ich mundurów epolety ze stopniami wojskowymi oraz zmuszając ich do wypełniania poleceń wydawanych przez komitety żołnierskie. W miastach garnizonowych i frontowych zdemoralizowani żołnierze okupowali symbolicznie ośrodki władzy, którą sobie podporządkowywali, terroryzowali ludzi wykształconych i zamożnych. W tej erupcji wściekłości chłopów żołnierzy wyrażało się pragnienie świata bez państwa, panów, podatków i rekrutów. Rosja miała należeć do chłopów i tylko przez nich być rządzona. Wraz z dezerterami i robotnikami, którzy w lecie 1917 roku upuścili wielkie miasta, by napadać na rezydencje szlachty i arystokracji, rewolucyjne gwałty i przemoc rozprzestrzeniły się na rosyjskiej wsi. Tam, gdzie rebeliantom udało się wypędzić właścicieli wielkich dóbr, dzielili ziemię między siebie na równe części, a łąki i lasy oddawali do dyspozycji wiejskiej społeczności. W żadnej epoce nie było w Rosji tak wielkiej ilości uzbrojonych ludzi, którzy dokonywali przemocy nie w mundurach i nie z ramienia władzy państwowej. Rewolucja dała niższym warstwom społeczeństwa sposobność plądrowania dworów szlachty i arystokracji, wyrzucania właścicieli z ich posiadłości, a robotnikom z wielkomiejskich get umożliwiła opanowanie przestrzeni publicznej, i zmuszenie reszty społeczeństwa do podporządkowania się stanowionym przez siebie regułom. Zniosła ich własne wykluczenie. Elity traktowały to, co się działo, jako załamanie się prawa. Dla chłopów i robotników prawo to właśnie zaczęło się rodzić. Było to widoczne nawet w ich języku, gdyż mówiąc o burżuazji, mieli na myśli tych, którzy nosili garnitury i nie pracowali fizycznie. Demokracja, o której mówili żołnierze, robotnicy i chłopi, była ustrojem, który opierał się na wyłączeniu wszystkich, którzy nie należeli do ludu pracującego. Właściciele wielkich dóbr byli tak samo wykluczeni jak inteligencja, która chciała pouczać lud, lecz nie była z nim związana. W radach robotniczych i żołnierskich, które w 1917 roku powstawały na terenie całej Rosji, Panowało przekonanie, że demokracja może być jedynie panowaniem ludu pracującego nad klasą posiadaczy. Dla chłopów machina państwa była wielkim zebraniem wiejskim, które powinno być rządzone przez gospodarza. Również po rewolucji chłopi pozostali monarchistami, lecz ich monarchizm był czymś, co obrało się z poczucia wiejskiej sprawiedliwości. Rząd tymczasowy nie mógł odwrócić rozpadu porządku państwowego, ponieważ nie przedsięwziął niczego, co prowadziłoby do przywrócenia monopolu władzy państwa. Nie powstrzymywał tego rozpadu, lecz go uwiarygodniał, wierząc ślepo w literę prawa. Jeszcze latem 1917 roku, liberałowie i umiarkowani socjaliści Wchodzący w skład rządu, ufali przepisom prawa i konstytucji, chociaż rzeczywistość pokazywała, że nie mają już one znaczenia. Obstawali przy tym, żeby jedynie zgromadzenie konstytucyjne upoważniło ich do podziału ziemi między chłopów, przekazania fabryk w ręce robotników i zawarcia pokoju z ugrupowaniami centrowymi. Fiodor Kokoszkin, który stał na czele konstytucyjnych demokratów, Upierał się jeszcze w lecie 1917 roku, by dokonać podziału rosyjskiego imperium nie według kryterium etnicznego, lecz ekonomicznego, ponieważ Rosja powinna pozostać niepodzielnym krajem wielonarodowościowym. I chociaż peryferyczne obszary Rosji właśnie się usamodzielniły, przyszłość Rosji miała się wykuwać nie tam, lecz w przyszłym parlamencie. Retoryka liberałów umiarkowanych, socjalistów, powoływała się na konstytucję i prawo, podczas gdy rewolucja dokonująca się na ulicach rozstrzygnęła właśnie w praktyce wszystkie te problemy. Była to godzina bolszewików. Zagarnęli władzę, gdy nikt poza nimi nie chciał po nią sięgnąć. Jak to było możliwe, że w październiku 1917 roku mogli oni nie tylko przejąć władzę, ale też ją umocnić. Konstantin Kieplouchow, który przed rewolucją był pracownikiem Urzędu Finansowego w Czelabińsku, usłyszał po raz pierwszy o rewolucjonistach w kwietniu 1917 roku, gdy Lenin wrócił do Rosji. W dzienniku zanotował on, że członkowie nowej partii przyjechali do Piotrogrodu pociągiem. Ale nie wiedział, kim są bolszewicy i co zamierzają. Dlaczego robotnicy i żołnierze uwierzyli partii, której przywódcę znało w Rosji tak niewielu i który miał w programie socjalizm, którego nikt nie potrzebował? Podobnie jak ministrowie carscy, także Lenin i jego wyznawcy lekceważyli Rosję ikon i karaluchów, jak ją określił Trocki. Chcieli być ludźmi władzy i twórcami nowej cywilizacji, którzy nie zadowalają się posłuszeństwem wymuszonym presją. Jednak w odróżnieniu od liberałów i umiarkowanych socjalistów, nie obawiali się gniewu ludu, lecz stali się jego tubą, nadali ramy prawne nieskanalizowanej przemocy i na śmietnisku historii, tak powiedział Trocki, pogrzebali liberalny eksperyment z konstytucją, zanim ten w ogóle zdążył wejść w życie. Wezwanie Lenina z kwietnia 1917 roku, by całą władzę oddać w ręce robotników i chłopów, robotnikom kontrolę nad zakładami, a chłopom to, czego się domagali, było politycznym wygrywaniem rewolucji ulicy przeciwko istniejącym w rządzie i wiernym prawu partiom umiarkowanym. Lenin i jego radykalni zwolennicy znaleźli odpowiednie słowa wyrażające niezadowolenie i nienawiść niższych warstw społecznych przeciw staremu porządkowi i dotychczasowym elitom. W ten sposób fala protestów wyniosła ich w górę. Każdy, kto żył w biedzie i nędzy, rozumiał, dokąd zmierzały te hasła, ponieważ hasła bolszewików nie pochodziły z książek analizujących teorię marksizmu lecz z języka rewolucyjnej ulicy. Lenin potrzebował zadawnionych pretensji i żalów ludu, by osiągnąć to, co obrał za cel. Kiedy on i jego otoczenie mówili o robactwie i śmieciach, o insektach i pluskwach, z których trzeba oczyścić rosyjską ziemię, kiedy głosili, że członków carskich elit trzeba malować żółtą farbą jako wrzut społeczeństwa. To uprawomocniali i legalizowali wściekłość chłopów, która w okresie kilku zaledwie tygodni zniszczyła to, co carska biurokracja tworzyła przez dziesiątki lat. Wojna i krytyczna sytuacja gospodarcza Rosji nasiliły niezadowolenie mieszkańców miast z rządów liberałów i umiarkowanych socjalistów, którzy mówili o wolności i socjalizmie, gdy tymczasem wszędzie panowała nędza i samowola. Czynnikami sprzyjającymi wybuchowi rewolucji bolszewickiej były chaos i anarchia, w których bolszewicy dostrzegli możliwość szybszego urzeczywistnienia tego, co mgliście obiecywał rząd. Samozwańcza awangarda proletariatu zyskiwała posłuch nie tylko radykalnymi hasłami. Na prowincji pojawili się na ulicach nowi mafiozi reprezentujący władzę gwałtu i przemocy. Kult zabijania i mordowania Prymitywizm i okrucieństwo ich języka dowodziły, że są to ludzie czynu. W odróżnieniu od intelektualnych socjalistów, ci rewolucjoniści chodzący w podkutych butach i skórzanych kurtkach tworzyli wokół siebie aurę męskości i zdecydowania. Georgi Piatakow, który przewodził partii bolszewickiej na Ukrainie w latach 1917-1919, Publicznie pojawiał się wyłącznie w długim baraniem futrze i zniszczonej futrzanej czapie. Za pasem zatknięty miał rewolwer. Jeden z angielskich dziennikarzy wspomina, że Piatakow zrobił na nim wrażenie bandyty z opowiadań Szewczenki. Podobnie wyglądali Stalin, Woroszyłow, Kaganowicz i ich przyjaciele niższej rangi, którzy niewiele wiedzieli może o marksizmie, lecz należycie umieli obchodzić się z rewolwerem. Bolszewicy kultywowali styl działania nacechowany gwałtem i przemocą, obcy liberałom i ludziom wykształconym, którzy chcieli wychowywać lud, ale go nie rozumieli. Władza bolszewików opierała się na wierze w moc lów karabinów, dlatego zwyciężali w konfrontacji z socjalistami nawet wtedy, gdy robotnicy i chłopi nie chcieli za nimi pójść, jak w Donbasie, gdyż uważali ich za Żydów i burżujów. W warunkach wojny władzę mógł zdobyć tylko ten, kto do dynamizmu rewolucji dodał gwałt i przemoc. W Woronerzu rywalizacja pomiędzy grupami rewolucjonistów trwała przez wiele miesięcy. W końcu zwyciężyli bolszewicy. Nie dlatego, że przedstawili atrakcyjniejszy program polityczny, lecz dlatego, że poczynali sobie o wiele bardziej brutalnie. Kiedy ich przeciwnicy szukali dróg rozwiązania na drodze prawa, oni postanowili udowodnić swą przewagę na ulicy. Opór, który nie szedł w parze z dobrze przemyślanymi metodami gwałtu, nie miał szans w konfrontacji z terrorem komunistów. Tu, w Rewolucyjnej Rosji, sprawdziło się w namacalny sposób powiedzenie Karla Schmita, że suwerenny jest ten, kto zwycięża metodami stanu wyjątkowego. Gwałtowny przewrót bolszewików uciął demokratyczne eksperymenty których próbowali swych sił socjaliści i liberałowie. Legitymizacji władzy dostarczyły bolszewikom wypadki na ulicach rosyjskich miast. Zwyciężyli, ponieważ nie tamowali nieokiełznanych wybuchów woli ludu, lecz uczynili z niej prawo, które nazwali Narodna Jawolia. Nowy reżim rozwiązał carską policję i sądownictwo wydawał dekrety na temat pokoju i ziemi, które legalizowały samowolne zajmowanie ziemi przez chłopów i roztaczały przed mniejszościami etnicznymi rosyjskiego imperium perspektywę możliwości stanowienia o sobie. Już w grudniu 1917 roku reżim zniósł prawo prywatnej własności ziemi i stojących na niej nieruchomości, a w miastach liczących ponad 10 tysięcy mieszkańców prawo własności mieszkań. W lutym 1918 roku bolszewicy zaczęli usuwać zamożne rodziny z ich mieszkań i wprowadzać do nich bezrobotny proletariat i żołnierzy. We wszystkich większych miastach powstawały komisje mieszkaniowe powoływane przez rady robotnicze. Spisywały one właścicieli domów oraz mieszkań i usuwały z nich. Dla robotników i żołnierzy otwierały się perspektywy, dla elit natomiast był to koniec tego, co dotąd było czymś oczywistym. Bolszewicy byli niszczycielami i na tym polegał ich sukces. W odczuciu pisarki Zinaidy Gippius pierwsze miesiące władzy bolszewików były nieprzerwanym ciągiem horroru. Tak długo już żyjemy w potoku słów: zabić, udusić, zniszczyć, zetrzeć na proch, wyrwać z korzeniami, wyplenić, utopić we krwi. Doprowadzić do grobu i tak dalej, że to codzienne powtarzanie się ordynarnych haseł przestaje robić na nas wrażenie. Brutalna przemoc była możliwa dlatego, że apatia głodnych i wybiedzonych ludzi skutecznie unicestwiła wszelki opór. Aż do lata 1918 roku w wielkich miastach, w których władze przejęli bolszewicy, panowało prawo linczu. Aleksiej Tatiszczew, pracujący przed rewolucją w Ministerstwie Rolnictwa w Piotrogrodzie, wspominał, że wieczorami nikt nie wychodził na ulicę. Na ulicach i placach nocą królowali bandyci. Samowolne, natychmiastowe egzekucje, plądrowanie mienia prywatnego i napady na przechodniów oskarżonych o burżujstwo były na porządku dziennym. Pewien przybyż ze Szwajcarii widział w gubernii hersońskiej brutalnych, pijanych i pozęby uzbrojonych rewolucjonistów, którzy okradali sklepy i wynosili z nich żywność. W niektórych regionach wybuchały pogromy, jak w miasteczku Bachmut na południu Rosji, gdzie we wrześniu 1917 roku plądrowano sklepy z alkoholem i zabijano Żydów. 17 grudnia w Orenburgu. Doszło do dzikich ekscesów, kiedy żołnierze i robotnicy zaatakowali magazyny z winem i wódką, kradnąc tysiące litrów alkoholu. Przez wiele dni pijany Motłow dopuszczał się na ulicy zniszczeń, gwałtów i zabójstw, podpalając domy i zabijając ponad 200 osób. Na Kaukazie, w dużych miastach, Tyflisie, Baku, Jerewaniu. Rewolucja wyzwoliła przede wszystkim krwawe porachunki pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Chodziło o zabicie lub wypędzenie mieszkańców wrogiej narodowości. Również w Azji Środkowej doszło do krwawych walk między osiedleńcami rosyjskimi i ukraińskimi, a muzułmanami, którzy wykorzystali stworzoną przez rewolucję próżnię, by stworzyć jasno określone stosunki społeczne. Na terenach położonych z dala od centrum bezwzględni rewolucjoniści mogli zabijać i rabować bezkarnie. Praktykowanie gwałtu zniszczyło bądź zmieniło życie wszystkich, ponieważ nikt nie mógł uciec od konsekwencji wynikłych z tego, że wojna przekroczyła wszelkie granice, zuchwała przemoc, stała się stylem życia. W obliczu bezsensownego gwałtu, jaki wyzwoliła rewolucja, Maksym gorki nie chciał słyszeć o miłości inteligencji do ludu. Otwarcie przyznaję, że ludzie, którzy tak wiele mówią o miłości do ludu, budzą we mnie podejrzliwość i nieufność. Pytam siebie i pytam ich: Kochacie naprawdę tych chłopów, którzy się upijają, a potem się awanturują i biją po brzuchu swoje ciężarne żony? Tych chłopów, którzy wiele tysięcy cetnarów zboża marnują na samopodpalenia, skazując na głód tych, którzy ich kochają? Tych chłopów, którzy nawzajem zakopują się żywcem, którzy w biały dzień dokonują sprawiedliwych linczów i czerpią przyjemność z tego, że ktoś zostaje pobity na śmierć albo utopiony w rzece? Nie należy kochać ludu. Trzeba go uświadamiać, żeby stał się bardziej ludzki. Ja nie kocham ludu. Właśnie w latach pierwszej rewolucji rosyjskiej radykalna inteligencja, rewolucyjni socjaliści, anarchiści i bolszewicy zaczęła bratać się z psychopatami, kryminalistami i bandytami, którzy w imię rewolucji dokonywali napadów, rabunków, i zamachów na reprezentantów carskiego porządku. Walka domagała się mężczyzn czynu, a nie subtelnych teoretyków. W ten sposób przemoc i gwałt stały się celem samym w sobie jedynym spoiwem łączącym ekstremistyczną inteligencję z gniewem ludu. Historyk i liberalny polityk Paweł Miliukow. Pisał, że rewolucja była trzęsieniem ziemi, które rozerwało cienką skórkę cywilizacji. Gdyż przy wszystkich powstałych w tej rewolucji ultranowoczesnych programach, nazwach i hasłach, rzeczywistość rewolucji ujawniła swoje głębokie i nierozdzielne powiązanie z całą rosyjską przeszłością. Niczym potężna geologiczna siła zerwała cienką pokrywę zewnętrznej warstwy kulturowej. I wyniosła na wierzch warstwy głęboko pod nią ukryte. Lenin i Trocki są bliżsi Pugaczowowi, Razinowi, Bołotnikowowi oraz XVII i XVIII stuleciu naszej historii niż ostatnim ideałom europejskiego anarchosyndykalizmu. Nikt nie zdawał lepiej sobie sprawy niż bolszewicy, że ich władza bez poparcia mas opiera się na kruchej podstawie. Obawiali się oni ludu nie mniej niż ich poprzednicy w rządzie carskim lecz mieli mniej skrupułów, by w brutalny sposób występować przeciw przejawom oporu. Stosowanie przemocy zawsze i wszędzie było ich słabością. Strategia ta była skuteczna tylko w warunkach wojny, dlatego wojna stała się formą życia bolszewików. Gdyby jej nie było, musieliby ją wywołać, żeby czynić to, co im się podobało. Wojna domowa stanowiła bowiem konfrontację, w której zwyciężyć mógł tylko ten, kto całkowicie wyłączył przeciwnika z gry. Tak widzieli sprawę nie tylko Lenin i Trocki, których nie zadowalała militarna klęska białych. I chłopów. Bolszewicy górowali nad pozostałymi stronami uczestniczącymi w wojnie domowej brakiem skrupułów, gotowością stosowania wszelkich form gwałtu i wcielania teorii destrukcji w czyn. Ich triumf był zwycięstwem poprzez zniszczenia, które pozostawiały po sobie spaloną ziemię oraz spustoszenie materialne i duchowe. Bolszewicy nie zwyciężyli dlatego, że stworzyli najbardziej atrakcyjny program polityczny, lecz dlatego, że przewyższali przeciwników skalą przemocy, której szaleństwu apatycznie poddało się głodujące i znękane wojną społeczeństwo. Tylko ten, kto uważa, że rewolucja i wojna domowa w Rosji były walką o świat najlepszy z możliwych, może traktować zwycięstwo bolszewików jak świętość. Odcinek szósty Trzy Wojny domowe W chaosie rewolucji zrodziła się również kontrrewolucja. Przeciwnicy rewolty zyskali możliwość uzbrojenia się i prowadzenia walk. W lecie 1918 roku na południu Rosji uformowały się oddziały militarne reprezentujące dawne elity społeczne i dowodzone przez carskich generałów Korniłowa, i W Samarze nad Wołgą powstał rząd kierowany przez rewolucyjnych i umiarkowanych socjalistów, a w dużych ośrodkach przemysłowych strajkowali głodujący, niezadowoleni robotnicy, którzy oczekiwali poprawy warunków życiowych. Chociaż sytuacja bolszewików była nieraz krytyczna, wyszli zwycięsko również z wojny domowej. Triumf zawdzięczali wyłącznie słabości przeciwnika. Siła uderzenia Armii Czerwonej była słaba, jej żołnierze niedostatecznie wyszkoleni i wyposażeni. Już w pierwszym roku wojny, przy każdej sposobności, dezerterowali z jej szeregów chłopi wcielani do niej pod przymusem. A ponieważ nowa władza rekwirowała we wsiach zboże jako zaopatrzenie miast i armii, nie mogła liczyć na lojalność chłopów. Już w pierwszym roku wojny w wielu regionach wybuchły zamieszki chłopskie które stawiały udział Armii Czerwonej w walkach pod znakiem zapytania. Tylko wsparciu byłych carskich oficerów, którzy przeszli na służbę do Bolszewików i politycznej niekompetencji białych generałów, Armia Czerwona zawdzięcza, że nie rozpadła się całkowicie już w pierwszych miesiącach swego istnienia. Jednostki militarne białych górowały nad jednostkami czerwonych. Nie potrafiły jednak politycznie wykorzystać tej przewagi ponieważ nie prowadziły otwartych bitew z przeciwnikiem, lecz jedynie niszczyły jego zaplecze. W wojnie domowej, w której nie istniał wyraźny front, chodziło o to, by siać grozę oraz strach i wymuszać terrorem na ludności cywilnej, by nie wspierała strony przeciwnej. W tej dziedzinie bolszewiccy komisarze znacznie górowali nad wrogiem. W obozie białych panowało wewnętrzne skłócenie i brakowało koncepcji działania. Nie było zgody co do wspólnej strategii i w konsekwencji zaprzepaszczano politycznie sukcesy militarne. Biali nie mieli też propozycji, którymi mogliby przyciągnąć do siebie chłopów i mniejszości narodowe. Ich hasła jednej i niepodzielnej Rosji oraz przywrócenie przedrewolucyjnych stosunków własności pozbawiły ich wsparcia ze strony chłopów, bez którego nie było możliwe ani militarne ani moralne zwycięstwo nad czerwonymi. Kontrrewolucja walczyła nie tylko z bolszewikami, ale także z masami chłopskimi dowodzonymi przez Machnę i przeciwko baszkirskim regimentom Achmata Zakiego Walidowa, które w drugim roku wojny przeszły na stronę bolszewików. Jednak przegrana białych wynikła nie tylko ze względów militarnych. Od początku ich poczynaniom towarzyszyła nieufność chłopów, którzy obawiali się, że wraz ze zwycięstwem białych na wieś powrócą wielcy właściciele ziemscy. Choć wojna domowa niosła za sobą gwałty, biedę i śmierć, bolszewicy obiecywali raj na ziemi. Sam Lenin zapowiadał w wydanej w 1917 roku broszurze Państwo i Rewolucja. Powstanie w niedalekim czasie społeczeństwa bezklasowego. Fantazjował na temat dyktatury proletariatu, obumarcia prawa i aparatu państwowego. Nie mówiąc jednak, w jaki sposób wizja ta miałaby się urzeczywistnić. Gdy tylko komuniści zwyciężą przeciwnika, gospodarka zostanie zorganizowana na wzór poczty, a aparat państwowy zredukowany do koniecznych funkcji represyjnych. Całe społeczeństwo będzie jednym biurem i jedną fabryką z jednakową pracą i jednakowym wynagrodzeniem. W warunkach społeczeństwa komunistycznego, roztaczał dalej Lenin obraz przyszłości, każdy, kto opanuje cztery podstawowe działania arytmetyczne i dostarczy odpowiednie zaświadczenia, będzie mógł pracować w administracji. Społeczeństwo bezklasowe nie będzie potrzebować aparatu represji, prawa i sądownictwa, ponieważ ludzie nie będą swym zachowaniem naruszać przyjętych norm. Dla Lenina porządek prawny nie był bowiem niczym innym jak odbiciem stosunków, które znikną, gdy tylko usunie się ze świata wszystkie przyczyny nierówności społecznej. Prawo było narzędziem ucisku ze strony państwa, którym władza mogła manipulować w sposób dowolny, by ujarzmić niewygodne jednostki. O ochraniającej funkcji prawa Lenin nie miał pojęcia. Tego, co obiecywał dokument Państwo i Rewolucja oraz inne pisma będące wykładem bolszewickiej wizji świata, najprawdopodobniej ani sam Lenin, ani jego towarzysze nie uważali za możliwe do spełnienia. Śmierć i zniszczenie były przecież przeciwieństwem dostatku i dobrobytu. Mimo to wiara w nieograniczone możliwości zmiany stosunków społecznych i opanowania sytuacji politycznej nadała myśleniu i działaniu rewolucjonistów pewien kierunek. Wiara ta usprawiedliwiała przemoc, którą stosowali i którą pojmowali jako operację chirurgiczną na niedoskonałym porządku społecznym oraz nadawała sens ich działaniom. To, co współczesnemu człowiekowi wydaje się absurdalne, dla Lenina jego otoczenia było działaniem dyktowanym wyższą koniecznością, było racjonalne, ponieważ stanowiło realizację sformułowanych w programie założeń. Przywódcy bolszewicy widzieli świat inaczej niż wielu im współczesnych. Dla nich kryzys ekonomiczny, niezadowolenie i krytyka rzeczywistości istniały dlatego, że były dziełem wroga. Zadaniem rewolucji było wroga zdemaskować i zlikwidować raz na zawsze. Bolszewicka władza potrafiła uzasadnić każdą przemoc i gwałt, wskazując na prawa światowej historii, w których imieniu rzekomo działała. Wojna domowa dała jej okazję odróżnienia wrogów od przyjaciół, propagowania walki na śmierć i życie między klasami oraz inscenizowania tej walki jako decydującego zmagania sił dobra i zła. Wojna domowa była próbą generalną stalinizmu polem eksperymentów, na którym bolszewicy urzeczywistniali nie tylko swoje opętańcze wizje oczyszczonego społecznie świata lecz wprowadzili do akcji specjalistów od zadawania gwałtu i przemocy. Był to stalinizm przed stalinizmem. Niemal równie brutalnie postępowała jednak również strona przeciwna. Kontrrewolucjoniści. Wiosną 1918 roku niedawnym elitom na Ukrainie udało się powrócić do władzy z pomocą niemieckich wojsk okupacyjnych. Kontrrewolucjoniści, oficerowie hetmana Skoropackiego, wzięli w Donbasie odwet na robotnikach, którzy rok wcześniej wypędzili dyrektorów fabryk, inżynierów i nadzorców. W samej tylko dzielnicy szachty. Zamordowali wtedy ponad osiem tysięcy ludzi. Kiedy rok później, wiosną 1919 roku, wkroczyli na te tereny żołnierze generała Denikina, także nie mieli litości dla komunistów i rebelianckich robotników. Rozstrzeliwali ich setkami albo publicznie wieszali. Podobnie traktowano też chłopów, którzy w czasie rewolucji przywłaszczyli sobie ziemię dotychczasowych właścicieli. Według przedrewolucyjnego obyczaju biali oficerowie poddawali ich publicznej chłoście, teraz przeprowadzanej pod nadzorem niemieckich żołnierzy. Jeden ze świadków tych wydarzeń wspomina, jak w pobliżu Samary oficerowie białych terroryzowali chłopów. W maju 1919 roku byli właściciele tamtych terenów, pojawili się w jednej ze wsi w oficerskich mundurach i zażądali od chłopów zwrócenia swoich posiadłości. Chłopów spędzono do sztabu i obwieszczono, że natychmiast muszą oddać wszystko, co przywłaszczyli sobie z zagarniętego mienia. Ci, mimo najlepszych chęci, nie mogli tego zrobić. Przez ostatnie dwa lata w rzece upłynęło zbyt wiele wody. Wtedy biali zaaresztowali ich, zaczęli sądzić, rozstrzeliwać i torturować. Po kilku dniach Sztab wydał rozkaz spalenia całej wsi i po trzech godzinach skwitnącej niegdyś miejscowości zamieszkanej przez dziesięć tysięcy mieszkańców zostały dwa albo trzy domy i tysiąc sierot. Kiedy armia ochotnicza wycofała się w drugiej połowie roku 1919 na południe Rosji, jej żołnierze dokonywali krwawych pogromów ludności żydowskiej, których ofiarą padły dziesiątki tysięcy ludzi. Także rzesze chłopów pod dowództwem Nestora Machny i siły ukraińskiego atamana Symona Petlury, walczące zarówno przeciwko czerwonym jak i białym, zabijały Żydów, ponieważ pogrom oznaczał zawsze łatwe zwycięstwo i stanowił pokusę bogatych łupów. Biały terror był zróżnicowany, a jego natężenie i kierunek Zależały od charakteru kierującego nim dowódcy. W każdym razie nienawiść do czerwonych uzurpatorów konsolidowała białych przywódców. Nie mieli oni ani rządu, ani innego programu. Dlatego żaden z nich nie zdobył takiego autorytetu, żeby generalnie podporządkować sobie kozackich atamanów i samozwańczych dowódców oddziałów chłopskich na Ukrainie, przed Kaukaziu i Syberii. W tym sensie Biały terror był, jeśli można tak powiedzieć, wielkim pogromem anarchistycznym, niezaangażowanym w służbę wyższych celów. Walczono przeciwko wielu wrogom, lecz rzadko dla jakiejś sprawy. Czerwony terror miał przewagę nad białym, nie był aktem samoobrony, stanowił wyrównanie rachunków. Przemoc bolszewicka kierowała się nie tylko przeciw rzeczywistym wrogom, lecz przede wszystkim przeciw grupom społecznym, których członków nazywała trendowatymi, przeciw arystokracji, właścicielom ziemskim, oficerom, duchownym, kozakom i kułakom. Dla bolszewików nie było przy tym istotne, jak przynależący do tych grup ludzie sami siebie widzą i jaki jest ich stosunek do rewolucji. Wróg istniał w głowach komunistów. To dlatego bolszewicki terror przybrał tak potworne rozmiary. Nowy styl, który lekceważył prawo i wolności obywatelskie, uwidocznił się w całej pełni w trybunałach rewolucyjnych. To tam bolszewicy obwieszczali swój pogląd na rzeczywistość i swoją hierarchię wartości. Tam wskazywali, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem narodu. Oskarżeni i oskarżyciele w trybunałach rewolucyjnych byli aktorami w dramacie, który w ogóle nie zajmował się kwestią winy i kary. Chodziło jedynie o to, by stygmatyzować wroga, a nie o to, by dochodząc sprawiedliwości, działać w imieniu prawa. Ponieważ jednak prawo zemsty Trybunałów Rewolucyjnych nie wszędzie stało w służbie bolszewików, nad tę formę działania przedkładali oni nagi terror wobec każdego, kogo uznali za wroga. Do tych celów powołali w grudniu 1917 roku wszechrosyjską komisję nadzwyczajną do walki z kontrrewolucją i sabotażem, zwaną w skrócie Czeka od zwyczajna jaka komisja. Grigory Zinowiew, szef partii w Piotrogrodzie i członek wewnętrznych kręgów przywódców bolszewickich, Wyjaśnił w końcu września 1918 roku w gazecie Siewiernaja Komuna, jak komuniści wyobrażają sobie stosowanie terroru. Żeby pokonać wrogów, potrzebujemy mieć własną socjalistyczną wojskowość. Ze 100 milionów ludności zamieszkujących Rosję Sowiecką, 90 musimy mieć po swojej stronie. Co dotyczy reszty, nie mamy im nic do powiedzenia. Trzeba ich zniszczyć. Wkrótce potem, w listopadzie 1918 roku, Martin Łacis, zastępca szefa Czeka Feliksa Dzierżyńskiego, opublikował artykuł w gazecie Krasnej Terror i wyłożył w nim, z czym należy się jeszcze liczyć w przyszłości. Nie prowadzimy wojny przeciw jednostkom. Niszczymy burżuazję jako klasę. W trakcie śledztwa nie szukamy dowodów, czy oskarżony w słowach lub czynach występował przeciw władzy sowieckiej. Pierwsze pytanie, jakie należy mu postawić, brzmi do jakiej klasy należy, jakie jest jego pochodzenie, jakie jest jego wykształcenie, jego zawód. I to są pytania, które powinny rozstrzygać o losie oskarżonego. Na tym polega znaczenie i istota czerwonego terroru. Wacis mówił językiem bolszewickich terrorystów. Zarazem antycypował zasadę stalinizmu głoszącą, że zadaniem rewolucji jest wyplenić wroga jak chwast i oczyścić ciało społeczeństwa ze szkodników. Rewolucja rosyjska łączyła szczęście człowieka z fizycznym niszczeniem ludzi. Była momentem narodzin totalitarnej pokusy urządzenia świata na nowo poprzez terror, i na niespotykaną dotąd skalę. Patrząc w ten sposób, bolszewicy wprowadzili zorganizowany przez państwo masowy terror jako praktykę nowoczesnej polityki. W ten sposób gwałt, który od zawsze jedni zadawali innym, oderwał się od działań bitewnych i stał się instrumentem interwencji władzy. Terror zaczął się bezpośrednio po przewrocie październikowym. W listopadzie 1917 roku Członkowie partii konstytucyjno-demokratycznej zostali uznani za wyjętych spod prawa, a na początku stycznia 1918 roku marynarze Czerwonej Gwardii w bestialski sposób zabili leżących w szpitalu przywódców liberalnych demokratów. Szyngarowa i Kokoszkina. Kilka miesięcy później bolszewicy rozciągnęli terror na strajkujących robotników i krnąbrnych chłopów. Rozpoczęli aresztowania, i rozstrzeliwania opozycjonistów. Nawet socjal-rewolucjonista, eserowiec Isaac Steinberg, komisarz ludowy odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości, nie pojmował, jaki jest cel tego terroru. Czemu bowiem miało służyć istnienie Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli zabijanie i torturowanie nie mieściły się w obowiązującym dotąd prawie? Po co mamy w ogóle Ludowy Komisariat Sprawiedliwości? Nazwijmy go po prostu Komisariat do Spraw Czystek Społecznych i nie zawracajmy sobie nim więcej głowy. Lenin nie wykazał zrozumienia dla tej krytyki. Jego rewolucja służyła niszczeniu, dlatego Ludowy Komisariat Sprawiedliwości nie miał innego zadania niż zajmowanie się czystkami społecznymi. Terror osiągnął swe apogeum późnym latem 1918 roku po zamachu eserowców na szefa Piotro Grodzkiej Czeka, Moiseja Ulickiego i samego Lenina. Chociaż wykonawcami zamachów byli socjalrewolucjoniści, rewolucjoniści Czeka w odwecie zaczęła we wrześniu 1918 roku mordować członków wyższych warstw społeczeństwa. Za każdym razem kiedy gdzieś pojawiał się opór, aresztowano jako zakładników i zabijano niewinnych ludzi. W tym samym miesiącu rząd bolszewicki wydał czeka polecenie zorganizowania obozów karnych, by zamykać w nich wrogów klasowych i członków organizacji białogwardyjskich. Na taki pomysł mógł wpaść tylko ktoś, kto uważał, że walka toczy się nie między jednostkami lecz między klasami społecznymi. Klasa nie przynależała do człowieka, to człowiek przynależał do klasy. Największą rolę odgrywała jednak rządza władzy. Bolszewicy wiedzieli, że ich władza opiera się na umiejętnym budzeniu grozy i strachu. Każdy obywatel musiał w każdej chwili liczyć się z tym, że może zostać zabrany, uwięziony albo zabity. W takich warunkach rozpadło się poczucie zaufania społecznego i zniszczone zostały relacje międzyludzkie, umożliwiające normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Rewolucyjny stan wyjątkowy pozostał trwałą zasadą działania władzy, a wraz z tym władza zyskała charakter totalitarny. We wrześniu 1918 roku rozstrzelano w Moskwie 25 byłych carskich ministrów. I wyższych urzędników oraz 765 białogwardzistów. Lenin sam sporządzał listę z nazwiskami ofiar. W Kursku czeka zamordowała deputowanego do Dumy, miejscowego arystokratę noszącego godność marszałka oraz wszystkich byłych policjantów i urzędników lokalnej władzy. Wkrótce czystki takie rozpoczęły się też w innych miastach. Po opuszczeniu środkowej Rosji i Uralu przez Oddziały Białych w drugiej połowie 1919 roku, komisarze bolszewiccy rozpoczęli tam systematyczne prześladowania byłych. Spisywani i rozstrzeliwani byli oficerowie Białej Armii, arystokracja i ludzie wywodzący się z mieszczaństwa. W takich miastach jak Odessa, Kijów, Rostów nad Donem, na Półwyspie Krymskim i w rejonie Uralu Ofiarą masowych rozstrzeliwań czeka padły tysiące ludzi. Apokaliptyczny wymiar tych czystek miał miejsce na Krymie pod koniec wojny domowej. Wczesnym latem 1920 roku, podczas wycofywania się pokonanej Białej Gwardii, znalazło się tu ponad 200 tysięcy ludzi, mających nadzieję, że znajdą schronienie przed napierającymi zewsząd bolszewikami. Nie wszystkim udała się ucieczka przez Morze Czarne. Pięćdziesiąt tysięcy tych, którzy pozostali na lądzie, zostało zamordowanych przez bolszewików. W pamięci tych, którzy ocaleli, Sewastopol jest miastem powieszonych. Michał Frunze, następca Trockiego na stanowisku komisarza wojennego, uważał, że działania czekistów w tym rejonie były niezbędne. Zgłosił nawet do orderu czekistę Jefima Jewdokimowa, którego oddział w zaledwie kilka dni wymordował 12 tysięcy osób. Kierownictwo polityczne w Moskwie nie ukrywało, kto stoi za aktami terroru. Bolszewicy przyznawali się do swoich czynów, każda akcja skierowana przeciwko burżuzyjnym wrogom była fetowana w komunistycznej prasie, a nazwiska straconych ofiar podawano do publicznej wiadomości. Sam Lenin mobilizował się Paczy Czeka do najwyższej efektywności w niszczeniu wroga. Kiedy w sierpniu 1918 roku niepokoje wybuchły w guberni Niżno-Nowogrodzkiej, wysłał przewodniczącemu tamtejszej egzekutywy partyjnej telegram zawierający dokładne wskazówki, jak uciszyć niezadowolenie. Przewodniczący miał wprowadzić dyktaturę, masowy terror, prostytutki rozstrzelać albo deportować. Kto był w posiadaniu broni, miał zostać natychmiast zabity. Mięszewików i podejrzane elementy należało usunąć z tego rejonu. Lokalna czeka niezwłocznie przystąpiła do działania. Zamordowano 40 oficerów, urzędników i duchownych. I wzięto 700 dalszych byłych jako zakładników. Również kwestie militarne Lenin rozwiązywał terrorem. Żeby uniemożliwić przemarsz wojsk białego generała Judenicza przed karabinami maszynowymi robotników postawiono 10 tysięcy burżujów i kilkuset z nich zostało rozstrzelanych. Kiedy w lecie 1918 roku oddziały tureckie maszerowały na Baku, Lenin wydał rozkaz lokalnym bolszewikom by spalić miasto do fundamentów. Nie łamał sobie głowy pytaniem, co w tej sytuacji stanie się z ludnością cywilną. Prawdopodobnie go to nie interesowało. Lenin był człowiekiem, który przy biurku wymyślał swoje straszliwe idee, i dla którego tragedia, cierpienie i ludzka bieda nic nie znaczyły. Nie był jednak cynikiem, który pragnął tylko władzy. Jeśli coś uważał za słuszne, za wszelką cenę chciał, by natychmiast wcielano to w życie. W rozumieniu Lenina walka bolszewików była krucjatą, a bolszewicy mieli przekonanie, że jest to święta misja. Wykonywali oni wolę historii bez zmiłowania i bez litości. Nikt nie był w tej postawie bardziej bezkompromisowy od szefa czeka, Feliksa Dzierżyńskiego wywodzącego się z rodziny szlacheckiej, Polaka, który wiele lat spędził w carskim więzieniu. Żelazny Feliks widział w sobie proletariackiego Jakobina, który całkowicie oddał się rewolucji. Niemiecki ekspresjonista Artur Holitscher, który w 1920 roku pojechał do Rosji, by zakosztować rauszu rewolucji, opisał Żelaznego Feliksa jako kogoś, kto dokonywał rzeczy straszliwych, lecz absolutnie koniecznych i który usuwał ludzkie śmieci. Dzierżyński nie miał skrupułów, jeśli chodziło o mordowanie ludzi w imię rewolucji. Tylko jednego dnia, w styczniu 1920 roku, przypieczętował los 77 osób, podpisując listę, na której widniały nazwiska kontrrewolucjonistów i ich wyroki. Ponad 60 z nich zostało zastrzelonych. We wrześniu 1920 roku wysłał telegram do miasta Orzeł nad Oką, rozkazując rozstrzelać 31 jeden zakładników schwytanych przez tamtejszą Czeka. Dzierżyński zapewne nie rozrozumiałby zarzutu, że był pozbawionym sumienia mordercą. Reżim, który głosił, iż egzekwuje wolę narodu, nie mógł zrezygnować z pomocników wilkonawców. Dlatego tropienie wrogów w społeczeństwie i niszczenie ich nie spoczywało na samym rządzie. Musiało to być zadaniem wszystkich. Dopiero wtedy rewolucja mogła stać się wspólną sprawą. Musimy teraz wszyscy, apelował Nikołaj Bucharin, stać się agentami czeka. Bolszewicy mieli być denuncjatorami w imię dobra społeczeństwa. Byli zresztą przekonani, że są izolowani. Otoczeni przez wrogów i działają w warunkach skrajnego niebezpieczeństwa, z czego wynikała mania szpiegowania i szaleństwo represji. W społecznej przestrzeni przemocy i terroru ludzie spotykali się tylko w sytuacjach naznaczonych przemocą. Kto znalazł się w takiej sytuacji, ten nie miał innego wyboru. Musiał odpowiedzieć na terror w podobny sposób. Bez terroru i okrucieństwa czasów wojny domowej. Nie byłoby stalinizmu. Czerwony terror łączył obsesję i urojenia z przyjemnością stosowania najbardziej brutalnego gwałtu. Uosobienie tej prawidłowości stanowili czekiści. Prymitywni marynarze i żołnierze, którzy wobec ludzi wykształconych, noszących okulary, liberałów i osób zamożniejszych przekraczali wszelkie granice bezwzględności i okrucieństwa. Kryminaliści Chuligani i psychopaci, dla których świat był nieustannym spektaklem okrucieństwa, w takich kręgach, czeka znajdowała najlepszych pomocników i wykonawców. Już na początku roku 1918 okazało się, do czego byli zdolni. W Patorii, miasteczku nad Morzem Czarnym, sekretarz partii bolszewickiej nakazał sporządzić listę nazwisk wszystkich byłych oficerów Carskiej Armii. I reprezentantów burżuazji Mokrą robotę powierzył stacjonującym w miasteczku marynarzom Topili oni ofiary w morzu Obcinali im uszy, nosy, organy płciowe W innych miejscowościach Gdy żołnierze wiernej rewolucji zabijali swe ofiary Grała im orkiestra Dowódca czeka w Charkowie, Sajenko Nie tylko sam wyszukiwał ofiary lecz również osobiście je torturował i rozstrzeliwał. Przed krwawymi akcjami zazwyczaj zaprawiał się alkoholem i kokainą. Gwałt odrywał się wszędzie od celów, którym pierwotnie miał służyć, ponieważ nierealne stało się realne i ponieważ nikt, kto zabijał i torturował, nie miał poczucia, że za to odpowie. Odcinek Siódmy. Ofiary były wrzucane do wrzącej wody, obdzierane ze skóry, nabijane na pal, powoli podpalane, grzebane żywcem w ziemi albo pędzone nago po ulicach w najsroższy mróz i polewane zimną wodą. W miejscowości Penza dowódca miejscowej Czeka, osobnik chory psychicznie, kazał zaszywać ofiary w worki i wrzucać do przerębli. W Kamieńsku, na wschód od Ługańska, czerwonogwardziści rozsiekli szablami na kawałki białych oficerów, którzy wpadli im w ręce. Twarze zmasakrowanych ofiar były potem masą krwawego mięsa, jak się wyraził obecny tam zagraniczny obserwator. W tym dziele robotnicy i bolszewicy, nie musząc ustalać tego wcześniej między sobą, zbliżyli się do siebie, Czemu zresztą miał również służyć ten przerażający spektakl? Zwycięstwa bolszewików dokonywały się w okolicznościach, które szybko obracały się przeciwko zwycięzcom. W początkach 1918 roku nic nie pozostało z kontroli robotniczej, którą miały prowadzić komitety fabryczne. Upadłość firm, galopująca inflacja. I zamykanie produkcji w zakładach odebrały tym kontrolom sens. Gdy niczego nie produkowano, nie było nic do kontrolowania. Rząd bolszewicki powitał katastrofę gospodarczą upaństwowieniem fabryk i centralną regulacją handlu. Lenin i jego towarzysze zapewne byli przekonani, że zaopatrzenie ludności i kontrolę nad handlem może zapewnić scentralizowana dystrybucja towarów. Zniszczyli więc wolny handel i wprawdzie zapewniali miastom zaopatrzenie w konieczne do życia produkty nie zorganizowali jednak obiecanego centralnego rozdziału dóbr. Chłopi bowiem chętnie oddawali zboże i inne produkty komandom zaopatrzeniowym wysyłanym na wieś przez władzę. Biedy nie można więc było uniknąć. Z miast, w których nędza dawała się ludziom wyznaki, robotnicy i chłopi uciekali na wieś. Od wiosny 1918 roku dziesiątki tysięcy ludzi porzucały duże miasta i centra przemysłowe w środkowej Rosji, powracając tam, skąd niegdyś przybyły. Piotrogród stracił w 1918 roku 850 tysięcy osób, czyli więcej niż połowę mieszkańców. Moskwa w latach wojny domowej straciła 40% ludności. Zostawał tylko ten, kto nie miał na wsi krewnych i możliwości wyjazdu. Mieszkańcy miast, by nie umrzeć z głodu, musieli kraść i handlować na czarnym rynku. W tych warunkach załamała się też dyscyplina pracy, ponieważ robotnicy byli zajęci zdobywaniem rzeczy najpotrzebniejszych do przeżycia. Niektóre fabryki zostały kompletnie zdemontowane wskutek permanentnego rozkładania ich przez robotników, którzy traktowali je jako swoją własność. Członek amerykańskiej organizacji pomocowej wspominał. W Samarze rekruci Armii Czerwonej doszli do wniosku, że gdy ich baraki przestaną nadawać się do mieszkania, zostaną zdemobilizowani i odesłani do domu. Dlatego systematycznie i gruntownie niszczyli cały ośrodek, w którym byli zakwaterowani. W najbardziej ponurych dniach wojny komunistycznej materiału opałowego brakowało tak samo jak żywności, więc skostniali zimna mężczyźni, przeszukiwali każdy niezamieszkany i niestrzeżony budynek w poszukiwaniu czegoś, co nadawałoby się do spalenia. Podłogi, drzwi, a nawet belki stropowe znikały w dziwny sposób i wkrótce te kompletnie zrujnowane domy zaczęły się walić. Wszędzie oczywiście widać było mnóstwo ludzi przeraźliwie wyniszczonych głodem, brudem i zarazami. W wielu zakładach nie produkowano niczego. Dzielnice miast pustoszały. W fabrykach, wspomina robotnik z tamtego okresu, szukały schronienia przed niepogodą i zimnem wałęsające się psy. Pod dachami żyły wilki. Piece były zimne, opału nie było. Przed bramami fabrycznymi leżały śmiecie góry cegieł i zardzewiałego żelastwa. Dlatego zakaz wolnego handlu i przymusowe rekwirowanie zboża były właściwie decyzją samobójczą, wielce ryzykowną dla bolszewików. Bez ludzi z workami, czyli chłopów, którzy na własny rachunek przywozili do miast swoje produkty, mieszkańcy miast musieliby umrzeć z głodu. Ekstremalnie ciężkie warunki życia wywoływały niezadowolenie i protest, głównie w środowiskach robotniczych. W niektórych miastach udało się nawet lekceważonym mięszewikom uzyskać przewagę w sowietach miejskich. Bolszewicy odpowiedzieli na to kolejną falą przemocy. Zamknęli gazety opozycyjnych socjalistów i rozwiązali te rady robotnicze, w których skład zmieniał się na ich niekorzyść. Udało im się wprawdzie wziąć w kleszcze opozycję, lecz nie mogli w ten sposób uciszyć protestów robotników. W marcu 1919 roku wybuchł strajk robotników w zakładach Putiłowa w Piotrogrodzie. Wzięło w nim udział dziesięć tysięcy ludzi. Jego przywódcy nie chcieli zadowolić się kompromisem żądali zaprzestania dyktatury, a także zmiany pańszczyźnianej pozycji robotnika w zakładach. Kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli do położonych na obrzeżach miasta zakładów Putiłowa, przybył osobiście Lenin, któremu towarzyszył Grigory Zinowiew, przewodniczący partii w Piotrogrodzie.